Siema Dar ludziska, z tej strony Dark Wolf i zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Zamienia Icewind Dale Shattered Edition. Pamiętacie w ostatnim odcinku... Aha, otworzę pierwsze drzwi. Pamiętacie w ostatnim odcinku zdobyliśmy klucze, które dalej nie rozumiem, po co one służą. Na razie otworzyliśmy dwa przejścia, które nie wiem dlaczego wcześniej mi nie pozwolił mi otwierać. Okej, przetworzyliśmy trzecie. Okej, oprócz ostatniego, co? Nie mogę otworzyć. I nie rozumiem motywu. Więc tak, użyliśmy 5 kluczy. Tutaj otworzyliśmy, tutaj. I tu. Praktycznie możemy otworzyć pierwszych dwóch, mi się tylko tak wydaje. A tutaj w ogóle nie mogę nawet, nie widzę nic. Srebrna tabliczka. Miedziana. Brąz. Mam przecież klucz z brązu, chwileczkę. Chyba że użyłem no coś innego. Na twoje rozkazy możesz na mnie liczyć. No chodź tutaj, bydlaku. Nie jestem co do tego pewna. Okej, ala hell, do przodu idź. Mamy ducha! Mój miecz! Jak ja dawno nie widziałem duchów! Chyba od... Ostatni raz ducha widzieliśmy chyba w pierwszym rozdziale, że się nie mylę. Dziesięć tysięcy! Wow! Jak zawsze. Okej, mamy tutaj... Oprócz drzwi. Jak sobie życzysz. Okej, dostaliśmy w mordę. A ona nie może się ruszać. Wzmocniony pawes. To mnie nie interesuje, ale musimy dojść trochę miejsca. Więc wrzucamy najcięższe rzeczy do nich. Ty dalej jesteś przeciążona przez tą cholerną skórę Ankhega. Czy co to było, to już sam nie pamiętam. Tobie powinienem to dać. Okej. Okay. Zamieniam się, oczywiście. Okej, otworzyliśmy kolejne przejście. No, możesz na mnie liczyć. Oczekuję na twoje rozkazy. Ma, zrobiła unik. Gotowości. Już się robi. Okej, wycofujemy się stąd. Niech przyjdą sami, bo prawdopodobnie tu będzie ich więcej. Na bliźniacze to pory Tangedina. Okej. Jestem gotowa. Jak za? Jak sobie życzę. Idź do przodu. Według mnie bym się wcale nie zdziwił, gdyby było tu jeszcze strzałki. Przeszukałem. Aha, widzieliście, tak jak mówiłem już. Okej, tu nic nie ma. Okej, chodź. Mówiłem, że tutaj po prostu lepiej walczyć, przyciągać ich powoli, rozpieprzniemy. No i będzie spokój. Tań i broń! Możesz na mnie liczyć. Twarzyczę, oczywiście. Mogłabyś się blokować się. Dziękuję. Okej, tu mamy... Aha, miecz. Złoto. Mój miecz, dobrze. Okej, wszyscy teraz do środka. Już jest no sense, żebyśmy czekali na zewnątrz. Zamieniam się, oczywiście. Pokaż mi, co tutaj było ukryte. U, trochę kapusty. A ty? A, zmora! Jak ja dawno nie widziałem zmory.
trochę o... Jeszcze eksplodowała. Ok, będziemy mieć kolejne zmory. Stoję w gotowości. Do wszystkich was pozabijam. Możesz na mnie liczyć. Jestem gotowa. Tak, zrobię. Ok, sukces. Ok, tutaj mamy kolejną zmorę. No, chodźcie. Na twój rozkaz. Możesz na mnie liczyć. Ok, to już widzieliśmy, więc wchodzimy do środka i idziemy go wytłuc. Jestem za walką. Twój miecz jest, no. Stoję w gotowości. No panowie. Zginiesz. Dajmy się. Ok. Mam tu chyba kolejne przejście, gdzie działałem. Co sobie życzysz? Bo widzicie, to jest kawałek niebieskiego, więc prawdopodobnie coś tu będzie. Chyba, że tutaj przejście jest po tej stronie. Albo od drugiej. Okay, idziemy oczyścić inne kawałki. Tu otworzyliśmy pierwsze przejście, tutaj też. Dziwne jest to, że ja tutaj nie mogę otworzyć. Jak widzicie, są dwie części zablokowane. Chyba, że... Zamieniam się w słuch. Ale Hel coś wykryje. Niech będzie. I dlaczego te drzwi nie mogę otworzyć? Mój miecz, nie dobrze. No cóż. Oczekuję na twoje rozkazy. Dobrze. No, spodziewałem się, że będzie pułapka. Coś jeszcze? No, okay, wychodzicie do środka, poczekajcie sobie tutaj. Jest rzeczy samej. Galareta, o. Życzenie? Nie ma to jak galaretka! Zobaczmy, ile tam ich będzie do cholery, bo inaczej trzeba będzie użyć na nie wszystkie zaklęcia. Okej. Okay. Czterech! Cztery galaretki już ogłuszające. Na szczęście to nie jest problem, bo ja pamiętam... Aha, i jeszcze to jest, to gówno. Stoję, możesz na mnie liczyć. Kurde, bym chętnie teraz bym pieprzył Firebolca, gdybym miał. Jak sobie życzysz. Niestety tego szczęścia nie mam, nie mam Firebolta. Ujmie, możesz na mnie liczyć. Niech będzie. No. No chodź. Możesz na mnie liczyć. O, nareszcie mnie zobaczyła. Bracie. Okej. Okay. Każe mi tu przyjść, powoli sobie przyjdą. Nie chcą przyjść. Do broni! Aha, kolejne drzwi. Tak? Robi się. Zdobyć się i ją zabić? Okej, okay, jedna leży. Stoję w gotowości. Robi się. Nareszcie coś się dzieje. Okej, cofamy się lekko. Gdzie są wrogowie? Niestety nie mam porządnych zaklęć, żeby im kurde wypieprzyć, ale... Poślij mnie w bicia! Mord bicia! Zmuszę się do leczenia. Bliźniacze topory Klangedina. Nie mam czasu. Muszę jeszcze odwiedzić kilka miejsc i zabić parę potworów. Dobrze. Tak powinno być im łatwiej. Będę się starała trzymać z dala od kłopotów. Okej. Przygotuj się na
Później musimy znaleźć jeszcze te drzwi. Aha, kolejne zostały wykryte. Boże, jaki długi jest ten, te katakomby. Jestem za walką. Aha, już nie masz zaklęć. Wylecz ją. Jestem. Vita Mortis. Zagląda się darowanemu Autiagowi w zęby. Vita Mortis. Okej, idź otworzy tamte drzwi. Mój miecz. Szczerze, to jest bardzo podejrzane. Twa życzę. Tak, zrobię to. Okej, mamy tutaj tylko upiora. Co, tak sobie czekał? Chodź. No, już się robi. Na bliźniacze to pory klan Gedina. Okej, cofamy się. Jakieś rozkazy? Tak, wypieprz mu. Okej. Robię. Cztery patyki za darmo. I tak zastanawiam się, dziwne, że tutaj kompletnie nic nie było. To jest było takie tylko podpucha, tak powiedzmy. Oczekuję na twe... Tak, uczynię. No. Możesz na mnie liczyć. Możecie spierdalać stąd, ja dziękuję. Jak zawsze. Tak? Ty nie masz leczenia. Zaoszczędzony miedziak to zarobiony miedziak. Vita Mortis. Okej. Kolejny upiór. A dwa upiory, żeby być bardziej precyzyjni. Chodź. Oczywiście przyciągniemy ich tutaj. Tak nie będziemy musieli się bić na ostro. Okej, napierdać prawie. Dobrze. Zamień oczywiście. Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Okej. Stoję w gotowości. Na bliźniacze topory klan Gedina. Okej, udało się. Tak, zrobię to. Zobaczysz, tutaj coś jest. Bardzo dziwnie. Niektóre komnaty są stworzone, a nic w środku nic nie ma. Praktycznie darmowe doświadczenie. No ale lepiej to niż nic. Okej, wychodzimy. Dalej zostaje nam oczywiście ta skrytka. I chyba wiem, jak się może nawet tam dostać, bo widziałem z tej strony. Jak sobie życzysz. Mój miecz jest do twojej dyspozycji. Dobrze. To jest długie przejście, mi się wydaje. I tutaj trzeba będzie jeszcze sprawdzić, czy jest jakiś sposób na odblokowanie. Chyba, że tutaj trzeba będzie przejść w jakiś sposób. No tak myślałem. Zamieniam się w słuch. Oczekuję na twe rozkazy. Zginiesz! Wyślę mu na pomoc. Słucham. Nadchodzę. Przygotuj się na piekło. Także przyspieszą. Jestem gotowy. A, sama sobie chyba poradzi. No ale. Może inna. Dobra, zostawcie ich się, ona sama bawi. Twe życzenie. No. Zamieniam się w sobie. Tak, no i brawo. Zrobię to. Aha. I tak tych drzwi nie mogliśmy nawet otworzyć z brązu, ale ja jestem pewny, że miałem ten klucz z brązu. No ale dobra, nam... Co mnie to obchodzi? Właściwie, że tutaj też oczyściliśmy. Znaczy, została tylko ta komnata.
Zrobię to. Elektrum. Oczywiście też zastanawiam się tą sprawą. Myślę, pamiętacie, że myśmy zdobyli te kilka odcinków temu. Chodzi o te listy i takie inne główienka. Zastanawiam się, po co one będą potrzebne? Opowieści. Stoję, dobrze. Jestem gotowa. Jak? Zrobię to. Ok, mamy tutaj kolejnego ducha. Na twój rozkaz. Zginiesz. O, ile was tu jest? Cofamy. Szybciutko. Twój miecz. Magik, wypierdol tu chmurę. Zajmę się tym. Infantus Vulgar Imperium. Ok, cofamy się ponownie. Lepiej, tak jak już powiedziałem, walczyć z nimi powoli, niż dać się ten... Oczywiście dziwne, że za takiego ducha dałem 10 tysięcy, więc lepiej nie ryzykować. Nie wierzę w bajeczki, to powiedzmy. Na twoje rozkazy. Ok, napierdalać panowie. Ok, cofamy. Szkoda, że nie mogę rzucić im bomby, bo teraz by się tak dała taka zajebista bombka. Okej. Wiem, że to było trochę głupie, ale... Możesz na mnie liczyć. Okej, napierdalamy. Pokaż mi cela zniszczego. Okej, ten coś się jest oplątany, teraz twoja kolej. Pokaż mi cela zniszczego. Czy to chory Klangedina? Okej. Udało się. Okej, trzeba czekać oczywiście minutę za cholerne zaklęcia. Już prawie powinien się być pod koniec. No właśnie. Okej, wychodzimy stąd. Oczywiście idziemy tutaj. Tylko trzeba zobaczyć, co zrobić z tymi, bo w to nie wierzę, że klucze są tak, żeby tylko były dla piękności. Tak uczynię. Mamy kolejne przejście. Chyba nawet jedno tutaj, bo oczywiście musi zrobić całe kółeczko prawdopodobnie. Stoję, zajmę się tym. Dobrze. Upiór. Czego? No! Reja. Na twoje rozkazy. Z porządnym mieczem i mocną tarczą daleko zajdziesz. Okej, cofamy się. Okay. Rzuć mi tam bombkę na niego. Ok. Jestem go tak uczynię. Kolejne dwa. Służba wzywa! Okej. Gotowym, dobrze. Rzucim bombeczkę. Jestem. Najlepiej tutaj w centrum. O, i Macha dostaje jeszcze... skóry na sowodźwiedziu. Dostała nowy poziom, bajerowsko. Zobaczymy coś do zaklęć. Na razie gówno. Okej. Stoję, już się robi. Twe życzenie? W rzeczy samej. Okej, mamy tutaj jakiś sarkofag. Klucz z brązu.
klucz, który był mi potrzebny wcześniej. Zamieniam się w słuch. No, daleko poszło. Na twe rozkazy. Mój miecz, dajmy się tym. Jestem oczywiście. Oczywiście szukamy wszystko powoli. Kolejne drzwi. Okej, to damy. Aha, no tak, zapomniałem. To idzie na zwoje. No, robi się. Damy Edwinowi. Twarzycze, oczywiście. Bardzo dziwne. Aha, tutaj jest kolejne przejście. Musimy sobie zrobić jeszcze tutaj, o co chodzi, bo tutaj brakuje mi jednego kawałka. Kolejny labirynt. Szkielet wojownik. Stoję, już się robi. Oczywiście on pójdzie pierwszy, jest najprostszy do zabicia. Nalegam, żeby w rzeczy samej. Spadaj stąd. Okay. Dajmy się tym. Oczywiście ta zaraz mi zginie. Bój. Co? 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 Wiadro, kurde. Aha, okej. Okay. Ale dalej brakuje mi tego przejścia. Już się robi. Oczekuję na twe. Tak, zrobię to. Przecież że to jest. Jestem gotowa, jak zawsze. Boże, jakie to nudne to chodzenie w to i z powrotem. Jak sobie życzysz? No? Tak, kapuję. Stoję w gotowości. Co życzę? Tak, zrobię to. Okej, o, jak widzicie, szybko na szczęście przyszła. Dzięki tym butom prędkości, co były bardzo użytecznym narzędziem. Na twe rozkazy. Okej. Okay. Napierdalamy. Nareszcie coś się dzieje. Zamiast. Zrobię to. Okej, udało się. I... Edwin! Nowy level up dla ciebie. I czego mi się nauczyłeś? Okej, damy na identyfikację, bo mamy za każdym razem z tym problem. Moglibyśmy dać na lustrzane odbicie.
Poranusz na strach też byłby ciekawy. Dodamy sobie jedno, albo najlepiej dwie. Ok, trzeciego levelu. Zajebiście. Co by tutaj dać? Ok, damy tutaj kolejną. To oczywiście mógłbym rzucić bombę, ale tutaj nie ma sensu. Czwartego nic. Tego nic. Szóstego masz. I siódmy dalej nic. Oczywiście czekamy dalej, ale chociaż jeszcze jedna dezintegracja mi się bardzo przyda. Ok. Jestem dobrze. Ok. To będzie przejście, ale to dopiero zrobimy w następnym odcinku. Ja dziękuję Państwu za uwagę, nadzieję, że się Wam podobało. No znaczy, do odcinku. Siemandera.